Cześć Boże, po raz kolejny spotykamy się w miejscu piastowym z księdzem Janem Seremakiem, rektorem sanktuarium świętego Michała Archanioła, a dziś rozmawiać będzie mi o roli świętego Michała Archanioła we współczesnym, liberalnym świecie. Bardzo serdecznie też witam wszystkich widzów. Cieszę się, że mogę kolejny raz z wami podzielić się tym, co Powiem tak bardzo górnolotnie, moje kapłańskie serce przemyśliwuje i przede wszystkim na modlitwie próbuje zgłębić to, co mi Bóg daje. Mogę się podzielić razem z Wami. Chciałbym to uczynić jak najlepiej i zachęcam do takiej wspólnej refleksji. Proszę księdza, współczesny świat to ataki na rodzinę, ataki na młodzież, treści w internecie, w mediach, które doprowadzają do pełnego lęku pytania, gdzie jest prawda? Czy wobec tego zła niebo milczy? Nie, absolutnie nie. Ja przyglądam się tutaj w sanktuarium, kiedy próbuję pomagać. Ludziom uzależnionym, zniewolonym, kiedy widzę y, matkę i ojca mających swoje osobiste problemy, a oni muszą stanąć przed problemem dziecka, które już jest uzależnione, bo ciągle trzyma komórkę w ręku i y, niekiedy jest oszołomione treścią, która dochodzi do niego. Z komórki. I patrząc na tę rodzinę, człowiek się zastanawia, no to jak im pomóc? Już sam fakt, że oni przychodzą do mnie jako do kapłana czyli tego, który powinien być naprawdę sługą Boga wskazuje na to, że są wewnętrznie przekonani. O tym mówi im wiara, że tutaj mogą szukać pomocy. To oni mówią, ja tak zaprzeczyłem dosyć dynamicznie, ale mam na uwadze tyle rodzin, tyle osób, które przybywają tutaj do sanktuarium, do świętego Michała Archanioła i są przekonani że Bóg ich nie opuści, że Bóg im dopomoże i na pewno tak jest. Święty Michał Archanioł udowadnia to od wieków. Tak. Wiem, że ksiądz często myśli o przeszłości, o objawieniach, łączy pewne fakty w dość ciekawe związki przyczynowo-skutkowe. Proszę trochę opowiedzieć o tym. Tak podzielę się taką refleksją związaną chociażby z objawieniami Matki Bożej na ulicy Dibac w Paryżu. Matka Boża pojawia się Katarzynie Labore i jak gdyby wkłada w jej rękę, ale to trzeba powiedzieć, wkłada w jej serce niezwykły znak, na którym widnieją dwa serca. Niepokalane serce Maryi i najświętsze serce Jezusowe. I wiemy, że jest to cudowny medalik. Trzeba zgłębić treść tego medalika, bo serce matki i serce Ojca jest bardzo potrzebne osieroconemu człowiekowi. Jeżeli nie ma tych serc, są zranienia, osierocenia. I jeżeli mówimy o tym, że dzisiejsza rodzina poprzez uderzenia zła czuje się niekiedy jak osierocona, to trzeba jasno powiedzieć: Bóg nie pozostał obojętny. W tym objawieniu w 1830 roku daje cudowny znak i mówi, Pamiętaj, wpatrując się w ten znak, że Bóg jak ojciec i matka opiekuje się Tobą. Ale chciałbym też tak powiedzieć coś bardzo takiego charakterystycznego. To jest rok, w którym do władzy w Republice Francuskiej dochodzi Ludwik Filip. To był syn wielkiego masona, który. W czasie rewolucji francuskiej siedział przy szafocie i tak jakby zachwycał się, co jest aż wstrząsające, tym obcinaniem głów ludzi, którzy niekiedy tak bardzo pragnęli, aby wartości chrześcijańskie w tej córze Kościoła świętego. Nie zostały odsunięte, nie zostały wyrzucone. I wracam do tego Ludwika Filipa. On w mowie inauguracyjnej powiedział: Trzeba wszystko zrobić, żeby rodzina, żeby młode pokolenie było wychowywane jako społeczeństwo obce dla wartości chrześcijańskich. Odsuwa katolicyzm i wszystko chce podjąć w tej Republice Francuskiej, żeby nastąpiło nowe prawo, żeby pojawił się nowy fundament. I właśnie kiedy on takie snuje plany, Niebo natychmiast jakby posyła Matkę Bożą. I ta Matka Boża pokazuje zwróć uwagę na te dwa serca, które mówią o moim niepokalanym sercu i sercu mojego Syna, który jest właściwie sercem Ojca. I w tych uderzeniach wejdź pomiędzy te dwa serca, a one pozwolą ci przetrwać to zło. Pozwolił Ci zachować fundament tak? pozwolił zachować Ci katolicką rodzinę. Tak, całe piękno tej rodziny możemy to odnieść nawet do współczesnych lęków, obaw, trudności rodzin. Bo przesłanie z ulicy Dibak, przekazane przez Matkę Bożą, ono ma ogromną aktualność teraz. I może, sięgnij, może sięgnijmy jeszcze do jednego objawienia, Dobrze. które dla mnie jest bardzo przemawiające. Kiedy w połowie XIX wieku świat uczonych zachwyca się osiągnięciami rozumu, kiedy świat Europy jest zachwycony odkryciami, to wtedy właśnie wy, wymyślono lokomotywę. Tak, XIX wiek wielki. Tak, 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 wielkie odkrycia. Pojawia się dzieło Ludwika Feuerbacha pod tytułem Istota religii, w którym to dziele on mówi, jak niszczyć chrześcijaństwo, a jednocześnie jak ubóstwić intelekt, rozum ludzki. Kolejny znowu atak w atakt, chrześcijaństwo, uderzenie. w katolicyzm w tym tak. samym wieku po kilkudziesięciu latach. Po kilku, tak, po szesnastu latach. I okazuje się, pojawia się matka Boża w La Salette i płacze. I ona w sposób bardzo prosty mówi do tych dzieci: Zobaczcie, wsialiście zboże i co macie? Nie ma zboża, nie będzie chleba. Zobaczcie, wsadziliście ziemniaki, one zgniły. Dlaczego przeklinacie? Mówi Matka Boża o kulturze słowa, które przecież powinno być bardzo piękne, a tymczasem ogromne podeptanie godności języka ludzkiego. Matka Boża mówi: Dlaczego nie świętujecie? I można powiedzieć, że to były bardzo dogłębne pytania, bo przecież człowiekowi jak braknie świętowania, to mu wszystko spowszednieje. Śmiem twierdzić, że to było wołanie o kulturę, to było wołanie o zachowanie całej godności i piękna człowieka, a jednocześnie Matka Boża dopomina się, żeby zaufać Bogu. I ten jej płacz. On był bardzo przemawiający, bo wielu ludzi pod wpływem przesłania z lasalet, jednak yy, jakby dostrzegło, że Pan Bóg nie jest obojętny. Właśnie bardzo jasno ksiądz pokazuje, że i podczas objawień Przy rideback i podczas objawień Lasalet niebo odpowiada jasno. Na konkretne ataki? Na konkretne osób. wydarzenia. Tak, tak. tak to, to jest y, ta natychmiastowość Boga, Boga y, natychmiastowość interwencji boskiej. Sądzę, że, że powinniśmy też zobaczyć y, tę interwencję Boga przez Maryję. Mhm. Ten niezwykły znak, y, który daje Bóg, tak jak w tych proroctwach czytamy w Starym Testamencie, nie? pojawi się ta kobieta pełna nadziei dla świata, dla ludzi, którzy pogłębili się w tym grzechu pierworodnym. I tutaj, ten XIX wiek, to jest z taką ogromną mocą pokazana Maryja jako ta, która dopomaga. Zresztą, następne chociażby objawienie, z 1858, bardzo wielu teologów maryjnych, mariologów, może lepiej tak powiedzieć, dostrzega w tym objawieniu interwencję Matki Bożej na ogromne uderzenia w Kościół Święty i w Piusa IX, to był papież Maryjny i y, on ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Zarzucano mu nawet w kręgach teologów, duchowieństwa, że idzie za sugestiami prostego ludu, że zbytnio zachwyca się religijnością ludową. A jednak on to czyni i ogłasza dogmat. Po czterech latach Matka Boża pojawia się w lurt i mówi ja jestem niepokalanie poczętą. I jakby taka złośliwość, ogromna złośliwość złego ducha, który posługuje się ludźmi bardzo popularnymi, znanymi, którzy śmieją się z Bernadety Subiru że ona, która ma to objawienie w Lourdes, jest niepełnosprawna umysłowo. Nawet jest taki moment, że zlikwidowana jest z mapy Republiki Francuskiej nazwa Lourdes. A jednak człowiek tęskną, tęskniący za interwencją, nadprzyrodzoną interwencją Boga, dąży do tego Lourdes, i coraz bardziej, coraz bardziej ludzie y, y, otwierają się na działanie łaski Boga. Jak wiemy, jest to miejsce cudownych uzdrowień. I y, patrząc na XIX wiek, to że możemy powiedzieć, że w jakiś szczególny sposób Najświętsza Maria pojawiła się przed światem. Ale jako rektor Santuarium Świętego Michała Archanioła, nie mogę pominąć jeszcze jednego objawienia. Świętego Michała, Świętego Michała Archanioła. I to było przy Leonie XIII. Papieżu, który no miał objawienie, to było w dziękczynieniu pomszy świętej. W kronikach watykańskich jest to zapisane po łacinie. Nieduży nie urywek. Ale tam bardzo wyraźnie jest powiedziane, że Leon XIII z jakimś przerażeniem wpatrywał się w jedno miejsce ołtarza. I później po przyjściu do zakrystii powiedział, że człowieka w najbliższym czasie czeka strasznie wielka próba. Koniecznie trzeba przywoływać świętego Michała Archanioła ku pomocy. I Układa wtedy modlitwę nazywaną bardzo często małym egzorcyzmem. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj na w walce ze złem. I możemy stwierdzić, no, niezwykłe połączenie objawień Maryjnych, niezwykłe objawienie dotyczące świętego Michała, Archanioła. Odkrywamy, że Pan Bóg nie jest obojętny. Na los człowieka, który zagrzebał się w ideologie niszczące chrześcijaństwo i niszczące godność rodziny, człowieka, godność młodego człowieka. Ksiądz Bronisław Markiewicz tak się odwołuje do, do tego XIX wieku. I on przerażony tym, jak niszczy się młodą duszę, powie, to są niewolnicy współcześni, jeśli chodzi o młodych ludzi osaczonych w tych różnych ideach, ideologiach. A dlaczego ksiądz łączy objawienia maryjne z objawieniem świętego Michała Archanioła? One odbywały się osobno, tak. dotyczyły różnych informacji, różnych wezwań. Dlaczego ksiądz połączył to razem? Ja się przyznam, że wielokrotnie Tutaj w sanktuarium słyszałem, posługiwałem się apokalipsą świętego Jana i ten niezwykły dwunasty rozdział. Jeśli mogę, sądzę, że taką zachętę mogę do Was, kochani widzowie, skierować. Sięgnijcie do dwunastego rozdziału apokalipsy świętego Jana. Zobaczycie niewiastę obleczoną w słońce, a księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Niezwykły znak. I mówi nam Apokalipsa Świętego Jana, że drugi znak ukazał się na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem, i smok został pokonany. Ta, która depcze głowę szatana i ten, który zwalczył złego ducha, są połączeni razem. To jest ten wielki dar dla człowieka. Jak daleko posuwa się niebo, łącząc tak wielkie dwie postacie: Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła. A wszystko dla nas, dla dobra człowieka, żeby człowiek zachował swoją godność, żeby się nie zgubił w tym, co y, wydaje mu się, że przyniesie mu szczęście. Te całe ideologie, Pani na samym początku powiedziała o tej o liberalizmie, tak, który które to żywi... teraz wyraźnie widzimy tak jak coraz bardziej usiłuje wejść w nasze rodziny, usiłuje zmienić nam młodzież, zmienić myślenie. Tak, tak. Teraz już niestety w Polsce także. No, no niestety, niestety. I, i można jakby tak powoli, krok po kroczku tracić nadzieję. Nie, brak nadziei to nie jest dla, dla nas chrześcijan. Nie tylko my mamy sami napełniać się nadzieją, i, ale prosić o taką potęgę tej cnoty, żeby i innym powiedzieć: Nie poddaj się y, tym wpływom zła. Y, ktoś może mi powiedzieć y, y, z Państwa: No, tak, dobrze ci tak mówić. Mm -hmm. Oczywiście nie jest to łatwe. I nie mówię, że dla mnie kapłana jest to łatwe. Jeżeli raz po raz człowiek widzi. Rodzinę dotkniętą zniewoleniami, rodzinę dotkniętą również pewnymi treściami, powtarzam się, tymi ideologicznymi, które są dalekie od chrześcijaństwa. To może w którymś momencie nagle odczuć takie zachwianie nadziei, ale to jest taki moment chyba bardziej próby niż odstąpienia od tego, co mieści się w cnocie nadziei. Zatem jaka odpowiedź na dzisiejsze czasy? Czy dziś też niebo już odpowiada? Gdzie szukać tej odpowiedzi? Tak, niebo odpowiada, ale człowiek też musi odpowiedzieć. Bo często słyszy się: bądźmy otwarci na natchnienia Ducha Świętego. Duch święty cały czas daje Kościołowi świętemu, daje ludzkości natchnienia. W tych natchnieniach mieszczą, mieszczą się różne charyzmaty, ale człowiek musi to usłyszeć. Jeśli niestety uszy są zatkane mnóstwem fałszywych yy, yy, treści, tak. Czy też oczy zatkane mnóstwem obrazów, niekiedy bardzo przeciwnych Ewangelii, to człowiek w tym błocie, niestety, ale możliwości otwarcia się na natchnienia Boże, jakby. Odcięte, nie? To tak, jakby mieć w samochodzie zachlapaną błotem tak. szybę. Tak. I dopóki jej nie zmyjemy, nie jesteśmy w stanie prowadzić tak. auta. Tak. To jest przede wszystkim oczyszczenie. Jest potrzebne oczyszczenie, ale po oczyszczeniu jest potrzebny również szczególny dar. Może tu odniosę się mhm. do sakramentu spowiedzi świętej. Sakrament spowiedzi świętej nie jest tylko oczyszczeniem z grzechów. Sakrament spowiedzi świętej jest wzmocnieniem człowieka. I, i on usprawnia mnie na przyjęcie łaski Pana, na usłyszenie natnień ducha świętego. I dzisiejszy człowiek, jeżeli rzeczywiście. Zwróci się do Boga, to Bóg przyjdzie mu ze swoim miłosierdziem. Ja się zatrzymałem, dlatego że yy, święty Jan Paweł II tak mocno podkreślił, że dzisiejszemu człowiekowi wołającemu o pomoc potrzebne jest miłosierdzie Boże. I tu nie chodziło o pobożne modlitwy. Tu chodziło o otwarcie się na działanie łaski Boga, który oczyszcza w tym oceanie miłosierdzia człowieka z brudu, odsłania się wnętrze człowieka, które jest przygotowane wspaniale na łaskę Boga. I ta potęga łaski może przeciwstawić się ogromnym uderzeniom zła. To jest jak przetarcie szyby. To jest tak jak zobaczenie jasno tego, co przede mną, jaka jest droga. Ale żeby dotrzeć do celu, trzeba w tą drogę jeszcze ruszyć. Tak, trzeba w tą drogę wejść i na pewno potrzebne są podpórki. Niekiedy można zobaczyć cudowne podpórki. Jakie mają rodzice. Myślę tutaj o dzieciach. Ileż razy, pomagając tutaj w sanktuarium w przeżywaniu różnych kryzysów dla męża i żony, mogę przypatrzeć się dzieciom, jak one uklękną, siądą na piętach, złożą rączki, takie aniołki. Ale one się modlą całą potęgę swojej niewinności do Boga. Bóg się zachwyca dzieckiem. Do takich należy Królestwo Niebieskie, powie Jezus. I to jest niesamowita podpórka dorosłego życia. Nie wolno w dziecko uderzać, bo ono jest tym, który podtrzymuje, podtrzymuje świat. Całą potęgą swojej niewinności i piękna. Podtrzymuje swoją modlitwą, nawet jeżeli tą modlitwą byłoby jego istnienie. Tak, 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 tak. I rzeczywiście otwarcie się na przyjęcie tego dziecka. Wydaje się, że trzeba też jasno powiedzieć dla młodego człowieka, jaką ogromną podpórką są matka i ojciec. Oni kochają to dziecko. Czasem to dziecko nie rozumie, że rodzice stawiają wymagania, a oni nie uderzają, nie niszczą, tylko podejmują yy, no, taką miłość wymagającą. Miłość wymagająca jest trudna, bo miłość taka ciepluteńka. Bardzo miluteńka, to oczywiście dla człowieka jest przyjemna. Ale kiedy jest miłość wymagająca, to na pewno trzeba jasno powiedzieć, kocham cię i nie dlatego stawiam ci wymagania, że cię odrzucam, tylko chcę Twojego szczęścia. No, oczywiście, trzeba też bo skoro rozmawialiśmy na temat Matki Bożej i Świętego Michała, to człowiek musi jakoś zaprzyjaźnić się ze świętymi, z błogosławionymi, a już z tymi dwojgu, nadprzyrodzonymi, przyrodzonymi osobowościami, tak mówię trochę górnolotnie, to trzeba się w szczególny sposób zaprzyjaźnić z Matką Bożą, i ze świętym Michałem, Archaniołem. Jeszcze mam jedno pytanie do tych podpórek. Wymieniliśmy dzieci, wymieniliśmy rodziców dla młodzieży, a we współczesnym świecie, właśnie w tym drążącym nas liberalizmie, gdzie podpórek mają szukać dorośli? Nie wiem, czy już często odpowiedziałam na to pytanie. Wskazałem na to dziecko. Ogromna, ogromny szacunek do dziecka, do poczętego życia, mhm. do dziecka, y, szanowanie tego dziecka, y, ale współczesny człowiek musi odnaleźć zgodnie ze swoim charakterem, ktoś ze świętych i błogosławionych, kto przylgnie do niego. I człowiek odczuwa, że ten święty jest mu bardzo bliski. Ja tu spotykam wielu ludzi, którzy mówią, oddaję cześć świętemu Michałowi Archaniołowi, oddaję cześć świętemu Andrzejowi Boboli, ale moja kochana Rita to mi tak dużo pomaga. I to widać dla tej osoby ta święta jest bardzo bliska. Tak mógłbym zadać nie tylko Pani, ale również yy, kochanym widzom pytanie, a macie taką świętą osobę, taką błogosławioną osobę, z którą w szczególny sposób się przyjaźnicie. Oczywiście jest patron do Chrztu Świętego, od ale czasami jest święty, mhm. który jest szczególnie bliski. I wydaje mi się, że tutaj to rzeczywiście tacy bliscy święci mogą być naszą podpórką. Kilka dni temu miałem grupę, która przybyła do naszego sanktuarium, aby się modlić do świętego Michała Archanioła i mówiłem na temat anioła stróża. Odwołałem się do przykładu świętego Jana XXIII, który mówił, że jeżeli mam porozmawiać z jakimś dyplomatą który wiem że będzie mi stawiał trudne pytania to proszę mojego anioła stróża żeby pogadał z aniołem stróżem tego dyplomaty i odpowiednio go przygotowali tego dyplomatę i takie świadectwo dał święty Jan 23 rozmowa później była łatwa kto wie, czy nie powinniśmy czasami tak sobie powiedzieć, jako dorośli? Aniele, stróżu mój, bardzo cię proszę, porozmawiaj za Aniołem Stróżem mojej teściowej, żebym się dogadał z nią. Porozmawiaj za Aniołem Stróżem mojego dziecka. I to, jest, to nie jest jakaś spekulatywna angelologia. My powinniśmy z wiarą podchodzić również do interwencji, do działania tych świętych duchów w naszym życiu. I to jest odpowiedź na to pytanie, które zadałam na początku. Czy wobec tego zła, które się dzieje we współczesnym świecie, niebo milczy, ksiądz podał szereg rozwiązań, szereg przykładów i w historii w minionych wiekach? I współcześnie, w naszej konkretnej sytuacji życiowej, w konkretnym budowaniu duchowej relacji z Bogiem i ze świętymi, że niebo odzywa się i nam pomaga. Tak, tak. I nie chciałbym, żeby to wybrzmiało jako przygotowane wcześniej spotkanie, i ja jako kapłan odpowiadam na to, próbując no przekazać widzom jakby konkretne wskazania. Chciałbym, żebyście drodzy widzowie przyjęli to jako też moje świadectwo. Staram się mówić o tym, co sam przeżywam i niejednokrotnie doświadczam. I jednocześnie te przemyślenia to są również jakby, jakby ogromną taką pomocą po to, żebym wziął do ręki różaniec, żebym wziął do ręki koronkę do świętego Michała Archanioła i chórów anielskich, żebym powiedział do swojego anioła stróża, pilnuj mnie, bo jadę. To są takie konkretne, bardzo, bardzo osobiste przyjaźnie z niebem, które nie jest obojętne na mój los. Bardzo księdzu dziękuję za to świadectwo. <grym> no, dziękuję bardzo też. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Szczęść Boże.